Polsce oraz na świecie trwa walka z pandemią koronawirusa. Aby z nią walczyć, rząd wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa. Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej, od soboty 7 listopada wchodzą nowe obostrzenia. Wśród wprowadzonych restrykcji znajduje się m.in. ograniczenie działalności galerii handlowych, czy też zamknięcie placówek kultury. Teatry, kina, muzea, galerie, wszystkie instytucje, które świadczą usługi kulturalne, będą zamknięte, tymczasowo zamknięte, bo chcemy zmniejszyć ruch społeczny, chcemy zmniejszyć mobilność społeczną. To jest zdaniem wszystkich specjalistów dzisiaj już wiadomo, jedyny, najbardziej skuteczny sposób. Zostańmy w domu, ograniczmy mobilność, kontakty społeczne. To na pewno pomoże w realizacji strategii walki z pandemią. W mniejszych sklepach poniżej 100 metrów kwadratowych będzie mogła przebywać jedna osoba na 10 metrów kwadratowych, a w większych pozostaje to 15 osób na metr kwadratowy. Sklepy w galeriach handlowych będą zamknięte, z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii, sklepów usługowych. Również w kościołach pojawia się limit. Wynosi on jedną osobę na 15 metrów kwadratowych. Jak zapowiedział premier, jeżeli w Polsce będzie więcej niż 50 przypadków na 10 tysięcy obywateli, to zostanie wprowadzony lockdown. Jeśli będzie to 70 do 75 przypadków na 100 tysięcy, to kolejnym etapem jest narodowa kwarantanna, która zakłada m.in. zakaz przemieszczania się. Jeżeli epidemia dotknie powyżej 50 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, to włączamy ten bardzo ostry hamulec bezpieczeństwa. Jeżeli jednak przekroczy 70-75 przypadków na 100 tysięcy, to będziemy musieli wdrożyć zasady narodowej kwarantanny. Bardzo zasadnicze zakazy przemieszczania się, poruszania się i wszelkie zakazy, które umożliwią nam realizację scenariusza i dyscyplinę tego scenariusza, który jest teraz najbardziej potrzebny. Klasy od 1 do 3 w szkołach podstawowych rozpoczną naukę w trybie zdalnym. Dla uczniów klas 4-8 zostaje ona przedłużona. Dodatkowo każdy nauczyciel będzie miał możliwość zrefinansowania 500 zł kosztów sprzętu elektronicznego niezbędnego do nauki zdalnej. Obostrzenia wejdą w życie od soboty i potrwają do 29 listopada.